System ochrony zdrowia jest w agonii. Brakuje maseczek i worków na zwłoki. Zmarł w karetce przed zamkniętymi drzwiami szpitala. Czekają, aż ktoś umrze i zwolni się miejsce. Polska na pierwszym miejscu zgonów na COVID-19. Chcemy wam zaproponować coś, czego w powojennej historii nie było. Wielki program zdrowotny. Uzdrowimy Polskę. Uzdrowimy Polskę wspólnie. Rząd nie może kierować się strachem. Nie można się załamywać. Trzeba walczyć o ludzi. Musimy wszyscy, całą energią i siłą, skupić się na ratowaniu życia i zdrowia Polaków. Człowiek jest najważniejszy. Tak, przebadamy wszystkich Polaków. Musimy zbadać stan zdrowia każdego z nas. Naszych mam, naszych babć, naszych dzieci. Każda Polka i Polak dostanie pakiet bezpłatnych badań lekarskich, dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych. To rewolucja w służbie zdrowia. Musimy ratować ludzi. Pacjenci nie mogą odchodzić od drzwi szpitala, dlatego że skończył się limit. Koniec z limitami. 100 największych szpitali, 100 najlepszych szpitali musi zacząć pracować pełną mocą, bez żadnych limitów i ograniczeń. Musimy ruszyć. Utworzymy sieć białych szpitali przygotowanych do tego, żeby ratować zdrowie i życie tych, którzy z wirusem nie walczą, którzy chorują na przykład na raka. Wyciągamy rękę do rządzących. Dajemy im receptę na zdrowie. Proszę skorzystać z tych pomysłów. Zdrowie, życie nigdy nie może być przedmiotem bieżącej polityki. Weźcie ten program, weźcie te rozwiązania. I pamiętajcie, proszę, że to człowiek jest najważniejszy.